Cześć, ja jestem Mateusz i witam was w 139 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej, znajdujemy się dalej przy tym forcie, co byliśmy w poprzednim odcinku. Widzicie, dalej ta strefa zastrzeżona jest, ona jednak nie znika. Tak więc, zróbmy sobie te zlecenia morskie, co tu mamy, bo szkoda czasu, naprawdę. Dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, że niestety ono wszystko wróciło, bo nie mogliśmy wcześniej. No dobra, kontrabanda, rozpoczynamy misję. Nagroda 2400, poziom trudności na maksa. Witaj, kaprze. Czas stawić czoło tym hiszpańskim przemytnikom. Grupa statków, których kapitanowie twierdzą, że działają na rozkaz hiszpańskiej korony, w rzeczywistości przemyca towary o nadzwyczaj zgubnej naturze. Czy pomożesz mi w położeniu temu kresu? Podpisano Milo Waldergraf, uczciwy przedsiębiorca i przyjaciel. Okej, przyjmujemy zlecenie. Zatop hiszpańskie fregaty i hiszpańskie brygi 2. Fregatę wystarczy jedno. Dla nas to nie problem. Zwaj stąd. Się wybrał. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ja już naprawdę nie wiem, jak ustawić ten mikrofon, żeby było dobrze. Hiszpan, ale to szkuner. Mamy bryk, mamy fregatę i mamy bryk. Akurat idealnie. No, podpiń. Nie, wszyscy mnie atakują, no to lipa. Ready to fire! Ready to fire, sir! Fire! Fire! Oh, come on! Zajebie mi starana! I kurwa, ten piździel nie umie kurwa sterować tym statkiem. Enemy fire! Fire, sir! Fire! On your mark, come on! Fire! Fire! Kasuj reje w pizdu! To fregata mnie jednak nie zaatakowała. No kurwa, znikły mi martwe punkty. Dobra, mam zatopić, także wypierdalam. Okej, jeden zatopiony. Aha, bo tu jest ten bryk. Tamten czoło kurwa płynie na mnie. Dobra, wybliżaj. Zatopiłem? Tak, dobra, jeszcze fregaty. Rozbierać może towar z tego chociaż. Kurwa, ten mnie też atakuje? Ty pidziel. Aha, tego nie zatopiłem i... Kurwa, zatapiam tą pistę. Zatopiony, żeby później jaj nie było. No, kurwa, zatopiam. Dobra. Jeszcze tego zatopić. Hamuj, kurwa, hamuj. Gdzie masz hamulce? Dobra, płyń. Trzeba skrzynkę wziąć. Dobra, metal 25 sztuk. Przyjebie. Nie przyjebał. To są po prostu tylko bagi. Kurwa, jak te czterokołowce. Dobra, gdzie jest fregata? To jest jebany bryk. Jeszcze jedna fregata. Będzie gitara. Kurwa, szkunery teraz. Fregaty znikły w pizdu. Załogę mamy pełną. Nie potrzebujemy jakiegoś kurwa jebanego ratunku. Jest fregata? Jest, cipa. Kurwa, nie dostanę. Się trzyma, kurwa, brzegu. Kurwa, fregata będzie mocniejsza, to będzie problem. Ale teraz konkretnie chwyci. Przymoździerze na nim poszło. Zatop.
Dobra, misja ukończona. Misja morska 06, kontrabanda 100%, ok, gitara. Teraz się tylko uporać z tymi jebanymi statkami. 2400 nagrody. Ale za to wizję. Nie będę jeszcze abordażu robił. A to bry. Zajebie mi starano pewnie. Za to też skrzynkę. Nie ratunek, tylko skrzynkę. No i tak złapało. Dobra. Wróćmy sobie do fortu i weźmy tą ostatnią misję morską. Te skrzynie pozbierałem, nie wiem czego one są od nowa, i fragmenty. Co jest grane? Dobra. Jaskinia przemytników, o proszę. Ciekawie się zaczyna. Nagroda 2400, poziom trudności na maksa. Witaj kaprze, oto czarny dzień dla wolności. Jeden z moich składów zlokalizowany, taka prawda, w byłej kryjówce przemytników został zablokowany przez hiszpańską flotę. Żywię gorącą nadzieję, że uratujesz moje towary przed tymi imperialistycznymi ciemiężcami. Podpisano Milo van der Graf, uczciwy przedsiębiorca i przyjaciel. Okej. Szukaj hiszpańskie statki. Zaraz się tym zajmiemy, mamy tam niecałe 2 km. Napierdala tym kółkiem, taki mały wygląda. Mamy potężny statek, naprawdę, kurwa. W porównaniu z, kurwa, z początkiem gry to masakra. Trzeba będzie pewnie, znowu walka morska będzie. Ale Assassin's Creed 4 Black Flag z tego słynie właśnie, z bitew morskich. Okej, znikło mi. Aha, tu mam szukać skurwysynów. Co za pizdziel. Czoło mi nie pokaże. No. Mamy rumu 3 sztuki. A co on mi będzie atakował na tej strefie? Nie, całe szczęście. Tu pewnie w tej szparze. Nie, tutaj nie. Trzeba opłynąć. Tu pewnie te statki będą, kurwa, bo cała kupa ich. Ja cię pierdolę. Przełam hiszpańską blokadę. Kurwy syny. Ja się tu uwinę. Jak tu towaru, ja pitole. Patrzcie, udało się. Przepłynąłem. O, gdzieś 5 sztuk. Nic mi nie mówią. Tu 2 sztuki. Najpierw pozbieramy te skrzynki, później się nimi zajmiemy. Drewno, 3 sztuki. Drewno, 4 sztuki. Jeszcze jeden. Tam musi być jakaś jaskinia, to wygląda. A, tu jest ta wyspa po prostu. Cukier, 4 sztuki. Co mam w nich pierdolnąć? No bez jaj. Tu najlepiej w tego chuja wielkiego. Przełam to przełam. No co, przełamałem. Ja pitole, jak to działa, mi chytą ten koniec. Przełamałem i co? Reset, all top!
Zatapiam to wszystko w pizdziec. Tylko pozbieram skrzynię później. Ale się dymi, kurwa, nic nie widać. Puchające beczki, na chuj mi te beczki. Dawaj skrzynię. Dobra. Dobra. Idziemy do skrzyni. Jest, udało się. Zniszczyłem wszystkie misje, ukończono. Misja morska 14. 100%. Okej. Ostatnie zlecenie kaperskie dostępne jest nieopodal Serenili. O proszę, ostatnie zlecenie morskie. Na to wygląda, jakieś specjalne pewnie. Zaraz sprawdzimy mapkę. Dobra, zbieramy towar. No jeszcze wiele ciekawostek na koniec gry mamy. Więc jeszcze troszkę nam chyba seria zajmie. Tak myślałem, że coś na końcu będzie. Tak po prostu by się nie mogło skończyć. Dobra, weźmiemy jeszcze te dwie skrzynie. Przejdziemy z powrotem do tego fortu. Zbierzemy te skrzynie i fragmenty. Kurwa, ten ratunek mnie denerwuje. Mam całą załogę. Okej, zapełniamy ruchające beczki. I tutaj mam 1000 reali, rumu, cukru. Kurwa, na rynku zbieram na pozór. Dobra. Idziemy do fortu jeszcze raz. Właśnie, chcę zobaczyć, gdzie to zlecenie jest. Serenilla. Coś mi to mówi. O, właśnie. O, proszę, chyba tutaj. Ostatnie zlecenie, tak jest. Dobra. To na razie się tym nie zajmujemy. Zbierzemy tutaj te dwie skrzynki i dwa fragmenty. Puster. Właśnie, spróbujemy coś wytworzyć, o ile się da. Sprawdźmy. Uda się, dobra. Ulepszenie zdrowia 4. Kość żarłacza białego. Posiadasz 2, potrzeba 2. To ochronne odzienie zwiększa poziom zdrowia Edwarda o 25%. Pokażę wam na razie teraz, ile mam zdrowia. Ile jest kresek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A sprawdźmy po wytworzeniu. Potwierdź. Mamy 8. Widzicie to? Czyli jest już max. Okej, czyli jeszcze jedno wytwarzanie chyba mam dostępne. Sakwa na amunicji pistoletową. Kurwa, rekin młot. Jednego rekina młota nam brakuje. Usypiająca, żarłacz biały, właśnie. Odzienie wielo... Nie możemy już nic. Wyjca rudego brakuje. Wyjca rudego to ja w tej grze naprawdę nie spotkałem w ogóle. Nie wiem, gdzie on się kurwa chowa. Strzałki usypiające to nie będziemy wytwarzać, bo kości są... droższe. Proszę zobaczyć tylko. Broni opancerzenie mamy 90%, ładownia 100% i polowanie z harpunem 100%. Chodzi o kawkę tutaj. A tutaj mam Edwarda. Miecze 71, pistolet 71. Czyli jakieś lepsze są. Może zajrzyjmy do sklepu. Stop a moment. Już tu jesteśmy. Mamy ponad 169 tysięcy reali. Necesita ayuda, caballero? Dobra, nie pierdol, gościu. Kup. Ulepszenia. Możemy kupić siłę taranu. Właśnie. Zdobyliśmy schemat 2 odcinki temu. I za 15 tysięcy reali, 600 drewna i 200 metalu możemy kupić siłę taranu.
obrażenia zwiększa o 2000, będzie 4000. Ten taran pozwala kawcy na zadawanie potężnych uszkodzeń poprzez wpływanie w statki przeciwnika. Dzięki temu kawka staje się po strachem mórz. A więc ulepszamy w takim układzie. I co nam jeszcze zostało? Trzy rzeczy. Działa burtowe, ciężkie kule i moc wybuchowych beczek. I to wszystko. Tyle, że tutaj trzeba schematy. Tutaj trzeba jednak metal. Dwa schematy brakuje. I one będą najprawdopodobniej w tych mapach skarbu. Dobra, lecimy dalej. Wygląd kawki. Nie można kupić. Aha. Nagroda za wypełnienie wyzwań społeczności. Do zdobycia przez flotę Kenwaya. Nagroda za zupełnie trzech królewskich konwojów. Właśnie. Galiem przedstawiający harpię. Standardowy symbol elitarny oklętu. Aha, odbierz Wuplej. Nagroda za wypełnianie wyzwań społeczności. Odbierz Wuplej. Nagroda za wypełnianie wyzwań społeczności. Nagroda za wypełnianie wszystkich zleceń morskich. Ale zajebiste. O kurwa. Zlecenia morskie. Więc jeszcze jedno zostało i będzie... kurwa, aktywne. Dobra, odbierz Wuplej. Amunicja. Kulę moździerzową uzupełnijmy. 250 reali. Okej. Sprzedaj. Mam coś do sprzedania. Ładunek. Cukier. 257 sztuk. 5140 reali za to. Czyli całkiem nieźle. I rum. 421 sztuk. 6315 reali. Okej. Tego już nie sprzedajemy. Towary łowieckie. Kość możemy sprzedać za 50 reali. Kość rekina młota. Będzie dostępna. Choć nie wiem, czy jeszcze będzie w ogóle potrzebna. Ale nie sprzedajemy, bo mamy pieniędzy pod dostatkiem. Naprawiać statku nie trzeba. Face scan. Taran jest tu potężny, już widać różnicę teraz. Statek rozbudowany, pozyskano elitarny taran. Dobra, więc wymierzmy sobie trasę do tego fragmentu tutaj. Może najpierw do skrzynki. Ja bym sobie tak chciał po kolei jechać. Dwie skrzynki przy sobie. Oj, Kenway! Un Okej, tu mamy pierwszą skrzynkę. Chyba w środku. Ano. Ja to zbierałem, mówiłem. Albo i nie. Chyba nie. Okej, trochę waluty. Strzałki z liną. Też trochę waluty. Jakiś kurwa posążek. Nie wiem co. A co by mnie atakować, wiecie? Aha, bo tu oni są dalej. Ale nie ma strefy zastrzeżonej, więc mogą mi skoczyć na kant chuja. Dobra, idziemy tu. Idź. No co ty, baranie, robisz, kurwa, weź mnie atakował? Chowaj się. Wypierdolaj. Miał polecieć. Chuju, ty. Który jeszcze? Pierdalam stąd. He. Jak go wybiło? Ja go teraz dobiję. Okej. Wstępni, kurwa. Jeszcze jeden został, to tak, żeby sam nie został, to mogę mu umrzeć. Dobra. Dobra, tu jeszcze mamy fragment od razu. Okej, czyli mamy wszystko na maksa. Dobra. A więc przechodzimy z powrotem, albo wiecie co?
Jeśli ktoś ogląda ten odcinek do końca, to niech się cieszy. Bo kurwa, wezmę to ostatnie zlecenie z leceń morskich, bo mi korci ten... te żagle mi korcą strasznie. Mister. Dobra. Zabieramy się za ostatnie zlecenie w takim układzie. Nagroda 2400, poziom trudności na maksa. Witaj kaprze, ze smutkiem skreślam ten dzień w kalendarzu, jako że kończy on moje czasy aktywnego kupiectwa. Okoliczności zmusiły mnie do przejścia w stan spoczynku, choć nie sądzę, aby moi wrogowie pozwolili mi się wycofać bez walki. Błagam o twoją pomoc, gdyż obawiam się, iż zarówno Hiszpania, jak i Brytyjczycy wkrótce spróbują mnie dopaść. Podpisany Milo van der Grafu, dzisiaj przedsiębiorca i nieustający przyjaciel. Okej, szukaj Holandera. Czyli chyba chcą go załatwić, mam mu pomóc. Tylko teraz nie Hiszpanie, ale także Brytyjczycy będą nas atakować, na to wygląda. Ale sprawdzimy. Na pewno będzie coś najtrudniejszego, jeśli to jest ostatnie zlecenie. Płyniemy. Ponad kilometr. Jeszcze pod tą skrzynkę bym podpłynął, bo nie wiem, czy jest sens. Ale podpłyniemy, żeby się napływać, bo będzie mi jeszcze tego brakować. Jeszcze tak niedawno, kurde, jeszcze tak niedawno seria Assassin's Creed była dla mnie ciemną magią, ale teraz już coś, kurde, z tego zaczynam kapować. Tam mieliśmy metal 3 sztuki, kurwa, mieczyk znowu rośnie. Kurwa, znowu ten ratunek, ja pierdolę. Skrzynkę chcę, a nie ratunek. Gdzie ta skrzynka? Tu jest. Złapiesz? Weź tam. Jakiś chłopnik zarzuci wędkę. Dobra, ładnie 4 sztuki. Tam chyba jest gość. Widać. Mam nadzieję, że to nie jakiś kurwa okręt legendarny. Jest Holander. Liniowiec jakiś. To ja mam go kurwa załatwić, jak to jest... To jest Brytyjczyk, ja go mam kurwa zabić chyba. Jeszcze kurwa z taką obstawą. Kurwa 15 szkunerów. Czy kurwa nie wiem, kanonierek, chuj wie. No mam go, no co? Nie widzisz, kurwa? Ja pierdolę, reale 1000. Chuj mi z tych reali. Chroń. Mam go kurwa chroń. Albo napierdalają te jebane kanonierki. To Holandera tego mam robić. Ale się kurwa pogoda zrobiła. Kurwa, aż się boję. Mało życia mu zostało i mam go kurwa chronić? Nie wiem jak. Spierdalaj. Szukaj. Chuj mi te beczki. Aha, bo płyną jakieś skurwysyny chyba. Nie, tu jest. Kurwa, nie trafił. Udało się. O kurwa, następne. Suki. Trzeba wyhamować, nie można. Chuja widać, chuja słychać. Jedynie burza. Ale to kurwa wygląda strasznie. Efekty po chuju. Jeszcze raz. Ja też chcę cię po pysku. No, gdzie ten moździerz? Okej, jeszcze jeden. To tyle? Czy jeszcze coś? Kurwa, skrzynek. Ten płynie, skurwysyn? Ja pierdolę, jaka jazda. Płynie kurwa, czy nie? Płynie chuj. A ja chcę skrzynki pozbierać. To nie fair. To jest nie fair. Dobra. Ale
ja chcę tam coś. Kurwa, jeszcze coś? Nie, to ten. Kurwa, to skrzynka. O, chuje, następne. Musiałem wszystkie zatopić. No, zrobiłeś sobie wrogów niebitnych. Kurwa, wpierdoliłeś się jak gandzie w maliny. Kurwa, co jest? Jeszcze płynie na nich, pojebało go. Takim gniewcem to ja bym ich rozpierdolił w 3 sekundy. No kurwa, szybciej z tym moździerzem, bo pierdolę w papule. Tamten w niego napiżdża i chuj, nie pomogę ci teraz. Odszczel to w pizdu, żeby mi to nie zawadzało. Kurwa, liniowy zgo... Ja pierdolę, liniowy zgo rozjebie. Ja mam szansę, nie wiem co. Ja pierdolę, sojusznik nie żyje, zajebiście. Na chuj mi ten taran, żeby swoich rozjebać. Kurwa, i chuj strzelił bombki, kurwa. Ja pierdolę, jeszcze raz. Kurwa, nie będę spał przez to. Dalej te chuje? Ci sami? Czy jak? Kurwa, szkoda moździerze na drani. Chodź jeszcze, chuju ty. A ty się nie wpierdalaj, bo zajebie ci starana i kurwa nie żyjesz. Chuj szczeli bombki, kurwa. I gitara. Jeszcze cię muszę zatopić. Sam następny. Moździerz, kurwa. A ty nie płyń, kurwa, bo cię rozjebie. No kurwa, ani razu nie dostał, pajac. No jeszcze nie chycił, no ja pierdolę. Gdzie mi z tymi moździerzami, to kurwa pajacu. Mogło ci teraz? Spierdalaj. Ty też. Jeszcze tamten pajac. Ja może sobie najpierw na spokojnie skrzynki pozbieram. Ale nie, bo jak wypłynę za strefę, to chuj mi z tego. Kurwa, no jak ciężko się tym statkiem kieruje, gorzej niż kurwa tirem. A w tiry bym zagrał jak skurwy syn. Szczególnie na plejce, kurwa, no chuj. I produkują gier, kurwa. Ciebie trzeba skupić jeszcze. Jeszcze kurwa sztorm, fale zaraz wyskoczą. Gdzie następne? Gdzie następne? Bo nie mam kurwa całego dnia. Są, chuje. Do Holandera? Płyń, kurwa, płyń! Pajacu. Dobra, spowolnij teraz. Moździerze, kurwa, i będziemy napiżdżać. Liniowca by na razie, kurwa, rozpierdolić. Ale nie, on chyba po środku wyjechał.
chociaż nie jestem pewien. Nie widzę tu za wiele. Jestem jebaną mgłę. Tu jest liniowiec, ja pierdolę. Tu jest chuj, szybko z tymi młodzieżami mi ci kurwa sprzedam. Ja pierdolę, ja z nie poradzę, za chuja. O ja pierdolę, jak na kurwia. Szybko kieruj, 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 żeby się tamtymi nie zajął. Dobra, udało się, jeszcze tamten. Ale ty nie płyń koło mnie, chuju. Rozjebał ich. A nie, tu jest chuj. Gdzie chuju do mnie? Gdzie mi jesteś Prime, kurwa gamon? Jak napiżdża. Kto zaś do mnie strzela? No ja pierdolę. Kurwa, nie ten kurwa. Trzeba ich rozkurwić albo co innego. Jest, udało się. Kurwa, misja ukończona. 100% gitara. 2400, wilk morski. Jest, kurwa, trofeum. Dobra. Złote pistolety skałkowe. Jest dostępny. Zdobione żagle, kurwa, wszystko teraz. Dobra, zbieramy szybko, kurwa, ten towar. I kończymy odcinek, kurwa, bo... Aha, tamten spopłynął, ten nie znasz jeszcze raz. Holander, hej. Rozjebałbym go, bo ma dużo gówna, ale chuj tam. To nasi w końcu, nie? Dobra, jeszcze jedna skrzynka. I tak mi w chuj skrzynek znikło, ale chuj tam. Ważne, że się udało. Jak będzie, kurwa, Assassin's Creed 8, kurwa, Red Flag, to te wraki, kurwa, później będą do oplądrowania. Co teraz, kurwa, z nimi walczę? To zbieram, dobra. Jeszcze jedna. O, kurwa, trąba. O, kurwa. Ale się fuks. He. Zajebista. Rozpierdoliło ich. Ale wiocha. Dwie trąby, ja pierdolę. Pierwszy raz na oczy, tak coś widzę. Spójrz, widzi. A jaki abordaż, co? Rozjebać cię. Pist. A nie, metalu ile mieli, ja pierdolę. No kurwa, no serio. Mogłem abordaż zrobić, chuj. Ale trafiłem fajnie. Ja pierdolę, wpadłem w trąbę i chuj. Trąba słonia i chuj. Szczelił bombki. Ja nie trafię. Same martwe punkty. Gdzie mi stoją wyzierzamy? Nie będę już dobyła bandaża. Wezmę ten towar po połowie. Tam ci tam też chyba walczą, słychać. Dobra, 1000 reali. Było 2000. Kurwa, wpadnę w tą trąbę i chuj. Ja pierdol, następnie do rozjebania, a ja już nie mam siły. Hamuj, kurwa, hamuj. Kurwa, jestem ścigany jeszcze teraz, zajebiście. Chuj, strzelił bombki.
zrobić abordaż. Ale już teraz. Dobra, to nic, przejdziemy sobie. Raz, dwa, tutaj gdzie mieliśmy przejść. To jest 138 odcinek normalnie. Ale nic, przedłużyło się. Troszeczkę. 2153, kurwa. Dobra. Tak więc jeszcze pewnie dwa odcinki, tak przynajmniej myślę, że dwa odcinki. I powinniśmy skończyć grę. No ale to się okaże, na razie kończymy. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętaj także o fanpage'u, który jest na Facebooku. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!